Witajcie kochani na moim kanale, ja mam na imię Ula i dziś opowiem Wam, w jaki sposób zrobić kolczyki inspirowane nocnym niebem. Zapraszam! Co potrzebujemy do zrobienia takich kolczyków? Po pierwsze potrzebujemy tuszu alkoholowego. Ja użyłam tuszu alkoholowego czarnego oraz tuszu alkoholowego perłowego. Oba są z firmy Pinata. Będziemy potrzebować również formy silikonowej. Ja akurat wybrałam taką stricte pod kolczyki. No i oczywiście najważniejszy składnik, no to żywica epoksydowa, dwuskładnikowa. Ja używam akurat tej. Pierwszy etap to oczywiście wylanie żywicy do naszej foremki. Oczywiście żywicę wcześniej sobie mieszamy z utwardzaczem w proporcji, którą macie podaną na opakowaniu. Także tym się należy sugerować, odmierzyć sobie na wadze, tą proporcję zmieszać, no i później wlewamy sobie do foremki. Jeżeli robicie już rzeczy z żywicy, no to będziecie wiedzieć na pewno, o co chodzi. I pamiętajcie, żeby ta pierwsza warstwa nie była taka gruba, ponieważ będziemy jeszcze dodawać tutaj tusz i drugą warstwę. Także zaczynamy całą zabawę od tego momentu, czyli dodawania tuszu alkoholowego. To jest w ogóle strasznie super materiał do rękodzieła. Ja go oprócz żywicy używam także do malowania kubków, do malowania filiżanek. Daje super fajne, abstrakcyjne efekty. W tym przypadku wymyśliłam sobie, że można właśnie zrobić rozgwieżdżone niebo przy użyciu tego tuszu alkoholowego. No i najpierw zakrapiam sobie wszystkie moje małe foremeczki, zakrapiam sobie tuszem czarnym na początek, tak żeby ten czarny kolor objął nam jakby cały ten kolczyk, prawda, całą powierzchnię. Później dodaję sobie tusz alkoholowy, ten perłowy, spinaty po kropelce albo po dwóch kropelkach. Zależy. Ja wolę taki bardzo delikatny efekt, więc daję tych kropelek mniej. No i zaraz na kropelkę perłową dodaję tusz czarny. Dlaczego? Bo akurat chcę uzyskać taki dość delikatny efekt, żeby ten perłowy nie wypłynął tam aż tak bardzo, żeby był widoczny. Chcę po prostu taki delikatny efekt. Ale można oczywiście zrobić inaczej. Wy możecie też to wypróbować, także zapraszam do eksperymentowania. No i jak już mamy to wszystko zakropione, no to zalewamy sobie drugą warstwę. Ja to zwykle robię na drugi dzień, na spokojnie, jak już ta żywica troszkę nam zastygnie. I tutaj oczywiście zalewamy drugą warstwę, tak żeby ona delikatnie wystawała, ponieważ wiadomo, że jak żywica twardnieje, no to ona troszkę nam się kurczy w tej foremce. Także zawsze należy wylać troszkę ponad poziom delikatnie tej foremki. To Wam zalecam i tak zawsze robię i się sprawdza. Nie trzeba wtedy jakoś specjalnie szorować i szlifować tych rantów, ponieważ nie są one aż takie ostre wtedy. I tutaj mamy już gotową, wylaną drugą warstwę i po dwóch dniach, ja zwykle tyle czekam, aż żywica sobie tam stwardnieje w tych foremkach, wyjmuję teraz moje kolczyki z foremki. Tutaj niestety, jak nagrywałam tą część, było bardzo złe światło i nie widać tego efektu galaktyki, ale później, jak będziemy sobie z bliska oglądać kolczyki, czyli w późniejszym etapie tego filmiku, zobaczycie, jaki wyszedł nam fajny efekt tego nocnego nieba. Jak mówię, no póki co tutaj za bardzo tego nie widać. Wygląda to, jakby było czarne, a tak naprawdę to czarne nie jest. Niestety niekiedy światło robi swoje i po prostu nie widać tego efektu. Oczywiście przy pracy z żywicą, bo o tym zapomniałam powiedzieć, trzeba pamiętać o bezpieczeństwie. Maska, rękawiczki i to oczywiście również przy szlifowaniu, zarówno przy wylewaniu, jak i przy szlifowaniu
Trzeba pamiętać o specjalnej masce, pomieszczenie ma być wentylowane, nie robimy tego w salonie wraz z mężem, z dziećmi i innymi domownikami, tylko po prostu musimy mieć jakieś oddzielne, wydzielone pomieszczenie, gdzie będziemy sobie tam tą chemię swobodnie wylewać i tworzyć. Tutaj oczywiście szlifujemy sobie te ranciki, możecie to zrobić papierem ściernym albo szlifierką, jak wolicie. I przystępujemy do takiego końcowego już etapu, czyli zakładanie tych elementów metalowych, czyli krawatki takiej służącej do podwieszania. Ja używam tylko ze stali chirurgicznej albo ze srebra, no ponieważ są to takie bardziej trwałe materiały, prawda? I tutaj w tym przypadku użyję sobie również bigli ze stali chirurgicznej. Te są bigle akurat pozłacane. No i będzie nam również potrzebne takie szczypce do zaciskania zarówno kółeczek, jak i tej krawatki naszej. No i oczywiście na początku zakładamy sobie krawatkę. Ja akurat w tych formach moich mam o tyle dobrze, że nie muszę wiercić sobie dziurek jeszcze w żywicy. Jeżeli tych dziurek nie ma, no to oczywiście tutaj jeszcze wcześniej musicie sobie te dziurki wywiercić. Są takie ręczne wiertełka malutkie, które bez problemu sobie z tym dają radę. I tutaj, jak widzicie, już jeden kolczyk mamy z głowy. Jest gotowy, jest to niezwykle proste, także... I teraz tylko pozostałe elementy należy zrobić dokładnie to samo. Jeżeli interesuje Was w ogóle tematyka tworzenia rzeczy z żywicy, no to polecam Wam zasubskrybować mój kanał, ponieważ... Wcześniej robiłam także filmiki o tworzeniu właśnie rzeczy z żywicy, ze zdjęciami, rzeczy właśnie z kwiatami, różne breloczki, zakładki, właśnie też biżuteria. I oczywiście na bieżąco będą się również pojawiać inne materiały też o tworzeniu właśnie rzeczy z żywicy. Także zachęcam Was mocno i serdecznie. A tutaj już widzimy ten efekt końcowy. No i na tych ujęciach już widać, że ten motyw galaktyki rzeczywiście jest obecny na naszych kolczykach. Tu się wkradły również monsterki, które robiłam we wcześniejszych wylewaniach. I one też są z takim efektem właśnie tego nocnego nieba. Jeżeli chcecie, żeby ten efekt był jeszcze bardziej widoczny i taki no, bardziej intensywny, no to musicie dodać tego tuszu perłowego wiadomo więcej. Ja tutaj zrobiłam tak, żeby ten efekt był taki no dość delikatny. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku i zapraszam na następne filmiki o żywicy i nie tylko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko.